Adam Chmielowski, późniejszy brat Albert, urodził się 20 sierpnia 1845 roku w Ikołomi koło Krakowa. Już jako dziecko wyróżniał się miłością do ubogich. Dzielił się z nimi tym, co posiadał. W wieku 8 lat stracił ojca. Matka wysłała go do szkoły kadetów w Petersburgu, ale z obawy przed rusyfikacją przeniosła syna do Warszawy. Gdy miał 14 lat, został osierocony również przez matkę. Od tej pory opiekę nad Adamem przejęła siostra ojca, Petronella Chmielowska. Po ukończeniu gimnazjum wysłała Adama do Puław, gdzie rozpoczął studia w Instytucie Rolniczo-Leśnym. Kiedy w 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe, Adam przerwał studia i zaciągnął się w szeregi powstańców. Jesienią 1863 roku w bitwie pod Mełchowem został ciężko ranny, stracił nogę. Października 1863 roku galopował przez las. Nagle konia rozszarpał rosyjski granat. Później powie sam. Gdy nadeszli koledzy i zaczęli mnie podnosić, poczułem straszny ból. Ponieśli mnie na płaszczu, jak na noszach, do chaty gajowego. Opatrunek był bardzo bolesny. Po powstaniu Adam dostał się do niewoli rosyjskiej. Dzięki staraniom rodziny został zwolniony z więzienia i dla uniknięcia represji władz carskich wyjechał za granicę. W Paryżu zaczął studiować malarstwo, następnie przeniósł się do Monachium, gdzie ukończył Akademię Sztuk Pięknych. Potem powrócił do Lwowa, gdzie malował obraz. Poszukiwał nowego ideału życiowego. Nurtowało go pytanie, czy służąc sztuce można służyć Bogu. Jeden z najlepszych jego obrazów, Ecce Homo, powstał jako owoc głębokiego przeżycia tajemnicy miłości Chrystusa do człowieka. Obraz ten Adam Chmielowski ofiarował metropolicie grecko-katolickiemu Andrzejowi Szeptyckiemu, z którym się przyjaźnił. Metropolita uważał, że Adam Chmielowski stworzył nowy, genialny sposób przedstawienia serca Pana Jezusa. Czerwony płaszcz opada z ramion Chrystusa tak, że zarysowuje się na ubiczowanej piersi Jezusa olbrzymie serce. Cały Chrystus zamienia się w serce. To ubiczowane Boże serce. Adamowi Chmielowskiemu sztuka nie wystarczyła. Postanowił oddać swe życie na wyłączną służbę Bogu. Wstąpił więc do zakonu jezuitów w Starej Wsi, jednak po roku opuścił nowicjat i wyjechał na Podole, do Kudryniec, do swego brata Stanisława. Tam związał się z trzecim zakonem świętego Franciszka z Asyżu i prowadził pracę apostolską wśród miejscowej ludności. Odwiedzał m.in. parafie na Podolu, Murafę, Bar, Szarogród, Balin, Latyczów, gdzie mieszkała jego rodzina i malował obrazy oraz wykonywał polichromię dla kościołów, m.in. w Żwańcu. Po 2 latach pobytu na Podolu powrócił do Krakowa. Przypadkowe zetknięcie się z tragiczną sytuacją bezdomnych gromadzących się w tzw. ogrzewalniach miejskich Krakowa spowodowało, że ceniony, zdolny malarz Adam Chmielowski postanowił z miłości do Boga i ludzi zrezygnować z kariery i przyjął żebraczy tryb życia. Zdecydował przenieść się na stałe do ogrzewalni i tam zamieszkał wśród biedaków.
25 sierpnia 1887 roku przywdział szary habit zakonny i przybrał imię brat Albert. Po roku w obecności biskupa dunajewskiego złożył śluby zakonne tercjasza franciszkańskiego i stopniowo przejmował opiekę nad kolejnymi ogrzewalniami. Zakładał nowe przytuliska, sierocińce dla dzieci i młodzieży, domy dla starców oraz kuchnie ludowe. I tak powstawały nowe ośrodki dla ubogich w Tarnowie, Przemyślu, we Lwowie, prowadzone przez braci posługujących ubogim i siostry ze zgromadzenia założonego wraz z siostrą Bernardyną Jabłońską, którą Jan Paweł II beatyfikował Zakopanem w 1997 roku. Jednym z bliskich współpracowników brata Alberta był Kęska Andrzej, brat Roch. Urodził się 25 listopada 1867 roku w Słopnicach. Do zgromadzenia Albertynów wstąpił mając 28 lat. W tym czasie do Słopnic przybył kwestarz od ojców reformatów z Wieliczki, brat Alojzy Kosiba, który zaprosił Andrzeja Kęskę na odpust do Wieliczki. Ten wybrał się potajemnie z domu i poszedł, mimo deszczu, na piechotę do Wieliczki. Kiedy brat Alojzy opowiedział mu o bracie Albercie, Andrzej natychmiast udał się pieszo w dalszą drogę do Krakowa, aby przyjąć się do zgromadzenia brata Alberta. Tam przenocował. Na drugi dzień, kiedy bracia wrócili z kościoła Bożego Ciała, odbyło się niezwykłe spotkanie. Słyszałem, że ktoś tu kalaską. A, to brat Albert. Skąd jesteś i po co tu przyszedłeś? Jestem Andrzej Kęska ze Słopnic i chcę do waszego zakonu. A co to jest zakon? Zakon to pokuta. Pokuta? Toś ty może kogoś zabił i przyszedłeś tu pokutować? Porozmawiamy jak wrócę. Teraz muszę wyjechać. Brat Albert wyjechał tego dnia, ale już nie wrócił. Andrzej Kęska został sam, rozglądając się po otoczeniu. Niezbyt spodobało mu się to miejsce. Nie podobali mu się tutejsi ludzie i ich zachowanie. W Słopnicach są ludzie pobożniejsi, pomyślał sobie. A jak trzeba takich obsługiwać? O nie, nie dam sobie rady. Trzeba iść do domu. I poszedł z powrotem do Słopnic. Jednak po paru tygodniach, po zasięgnięciu rady u księdza Józefa Boksy, słopnickiego proboszcza, wrócił do braci Albertynów. Bracia przyjęli go poczęstunkiem. Potem przyszedł brat Albert i po rozmowie zgodził się na przyjęcie Andrzeja Kęski do zgromadzenia. A ponieważ Andrzej był krawcem, kazał szyć habity. Gdy szył, brat Albert chciał być przy tym. Sam rysował i krajał sukno. Brat Roch przeżył w zgromadzeniu 56 lat. Zmarł 1951 roku. A ty kto jesteś? Nazywam się Kajm Jan. Jestem ze Słopnic, z osiedla, które nazywają Zarąbkami. Mój ojciec Błażej należy do trzeciego zakonu świętego Franciszka. Jest przewodnikiem pierwczynkowym. Wybudował kaplicę, przy której ludzie z całej wioski modlą się. Chciałbym, aby brat przyjął mnie do zakonu. Jeśli to prawda, co mówisz, dobrze, niech tak będzie. I tak oto Jan Kaim, po odbyciu służby wojskowej, licząc 32 lata, wstąpił do zgromadzenia brata Alberta w 1901 roku i przybrał imię Jakub. W zgromadzeniu zasłynął jako bardzo gorliwy zakonnik, posługujący ubogim, a także przez długie lata jako furtianin w seminarium duchownym w Krakowie. Przez kleryku zwany był Jakubkiem. Brat Jakub przeżył w zgromadzeniu 27 lat. Zmarł w 1928 roku. Codzienna ciężka fizyczna praca, ciągły kontakt z ludźmi w najtrudniejszych sytuacjach powodowało, że wielu braci i sióstr nie wytrzymywało fizycznie i duchowo. Mogli odejść w każdej chwili i niektórzy odchodzili,
ale po jakimś czasie wracali. Niczego nie ślubowali. Profesja w zgromadzeniu brata Alberta polegała na dobrowolnej umowie. Brat Albert zdawał sobie z tego sprawę. Wtedy to myśl o założeniu pustelni dla braci podsunął bratu Albertowi ojciec Rafał Kalinowski, karmelita Bosy, przeor klasztoru w Czernej. Przyjaźnili się od dawna. Brat Albert bywał u ojca Kalinowskiego w klasztorze. Ojciec Kalinowski zaś odwiedzał brata Alberta w krakowskim przytulisku. Witaj, bracie Albercie. Witam, ojcu Rafała. Przyniosłem bratu pisma świętego Jana od Krzyża. Dziękuję. Widzę, że brat kiepsko wygląda. Zapraszam na kilka dni samotności do Czerny. W ciszy i spokoju odpocznie brat nieco. Dziękuję. Pomyślę o tym. A więc do zobaczenia w Czerny. Brat Albert spędził w klasztorze w Czernej kilka dni, a potem powiedział: jakże słodko działa samotność na duszę. Pierwsze pustelnie powstały niedaleko Rawy Ruskiej, a potem koło Zakopanego na Kalatówkach. Przykładem własnego życia brat Albert uczył, że trzeba być dobrym jak chleb, z którego każdy może ukroić kęs i nakarmić się, jeżeli jest głodny. Brat Albert dokładnie wypełniał słowa Pana Jezusa: bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Gdyby nam Pan nie odpuścił win, któż ostać by się mógł? Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Pan Syna krwią zmazał wszelki dług, Syn z grobu żywy wstał. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wyniszczony ciężką chorobą, brat Albert zmarł, mając 71 lat, w dniu Bożego Narodzenia 1916 roku w krakowskim przytulisku dla ubogich. Wspólnej beatyfikacji brata Alberta i ojca Rafała Kalinowskiego dokonał ojciec święty Jan Paweł II w Krakowie 22 czerwca 1983 roku podczas drugiej pielgrzymki do Polski. Kanonizacja błogosławionego brata Alberta odbyła się w Rzymie w 1989 roku,
a błogosławionego Rafała Kalinowskiego 2 lata później. Wszelki dług, syn z grobu żyje.